Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja wiem, że już tutaj siedzicie długo, to teraz tak w ramach ćwiczenia relaksacyjnego mam prośbę. Zamknijcie wszyscy na chwilę oczy. A teraz wyobraźcie sobie świat bez przyjaciół, bez towarzyszy, bez istot, które Was wspierają. Wyobraźcie sobie taki świat bez współpracowników, bez kompanów niedoli. Wyobraźcie sobie przez chwilę świat bez nich, bez psów. Otwórzcie teraz oczy. Założę się, że każdy z Was, każda osoba, która siedzi dzisiaj tutaj na tej sali albo słucha nas gdzieś zza kuluarów, spotkała w życiu psa. U rodziny, u sąsiadów, może u cioci, może u babci na wsi, w parku, w autobusie, może w kawiarni, może gdzieś psa bezdomnego biegnącego przy drodze. Każdy z Was spotkał w swoim życiu psa. Mało tego, część z Was wróci dzisiaj do domu i zobaczy swojego psa czekającego przy drzwiach. Każdy z Was spotkał w swoim życiu psa. Znacie ten kawał o właścicielach psów? Właściciele psów dzielą się na dwie grupy. Takich, którzy sypiają ze swoimi zwierzętami oraz takich, którzy się do tego nie przyznają. Psy towarzyszą nam zawsze i od zawsze. Wiecie, że psy towarzyszyły nam od samego początku osadniczego trybu życia? Wtedy, kiedy człowiek zaczął budować osady, rozpoczął uprawę roli, wtedy właśnie przyplątał się do nas pies, wtedy jeszcze psowilk. Ale pies towarzyszył nam od zawsze. Podobno drugim udomowionym gatunkiem na świecie jest krowa. Wybaczcie, nie jestem specjalistką od krów i nie jestem tutaj po to, aby o tym opowiadać. Pies towarzyszył nam od zawsze. Pies jest takim cudem danym nam przez naturę, który towarzyszy nam we wszystkich aktywnościach naszego życia. W ciężkich chwilach, w tych radosnych, w pracy. Czasami jest członkiem rodziny. Czasami przeżywamy jego odejście, ale pies jest z nami zawsze. W każdym momencie naszego życia. Ile tak naprawdę wiemy o tych istotach? Wiemy tyle, że pies pochodzi od wilka. Każdy z Was na pewno słyszał, pies pochodzi od wilka. W związku z tym psa należy traktować jak wilka. Otóż nic bardziej mylnego. Wiecie, że mamy więcej wspólnego genów z myszą białą niż pies z wilkiem? Nasz pies domowy, czyli canis familiaris, jest gatunkiem zupełnie odrębnym od wilka i zupełnie osobno należy go traktować. Pies nie jest wilkiem. Ma zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne wymagania, zupełnie inaczej odbiera świat, zupełnie inaczej odbiera nas ludzi. Pies jest odrębnym stworzeniem. I teraz, podczas mojej prezentacji, pozwolę sobie przybliżyć Państwu trochę te najcudowniejsze stworzenia na świecie, o których na szczęście wiemy coraz więcej. Zacznijmy od początku psa. Początek psa jest jego nosem. I to na pewno wszyscy Państwo doskonale wiecie. Pies zaczyna się od nosa. Są nawet takie psy, o których mówi się, że podążają za swoimi nosami, że są tylko elementem przyczepionym do własnego nosa. Dokładnie tak jest. Pies ma dodatkowy szósty zmysł. Nie jakiś taki wyimaginowany, o którym słyszeliście, że psy wyczuwają złych ludzi albo wyczuwają strach. Słyszeliście o tym na pewno, prawda? Dokładnie, widzę, że kiwacie głowami. Słuchajcie, pies ma dodatkowy narząd. Jest to narząd lemieszowo-nosowy. To jest taka poduszeczka umieszczona tutaj z tyłu psiego nosa, gdzie pies po wciągnięciu cząsteczek powietrza analizuje je sobie na tej poduszeczce i jak przychodzicie do domu i pies was dotyka po nodze, to zbiera informacje. Gdzie byliście? Co robiliście? O Matko Boska, spotkaliście innego psa, prawie że zdrada. Pies wie wszystko. Pies, analizując cząsteczki powietrza i feromony innych psów, już z daleka wie, czy jest to pies, czy suka, w jakiej jest kondycji, w jakim stanie zdrowia, ile ma lat, wie wszystko. Teraz wyobraźcie sobie zupę krem, krem z dyni. My smakujemy, czujemy krem z dyni. Ci, którzy mają bardziej rozwinięty zmysł smaku, może poczują dynię, ziemniaki, może cebulkę, może jakieś przyprawy. Pies poczuje każdą rzecz,
każdą rzecz osobno i nawet będzie wiedział, o jakiej świeżości ta rzecz została użyta. Ten organ lemieszowo-nosowy, czyli narząd Jacobsona, pozwala psom stwierdzić, w jakim jesteśmy nastroju, w jakim humorze przyszliśmy do domu i jakie mamy nastawienie. Więc jak następnym razem wasz pies w drzwiach przywita kogoś obcego, kogoś nowego dla niego z radością, to znaczy, że ta osoba miała bardzo pozytywne nastawienie do tego psa. Jeżeli natomiast pies przywita warczeniem, szczekaniem taką osobę. Ja miałam raz w życiu taką sytuację. Moja golden retrieverka, z natury absolutnie potulna, kochająca wszystkich, nie wpuściła do domu kuriera. Myślałam, że go zje. Mało tego, druga moja goldenka uciekła za kanapę, czego nigdy przed ludźmi nie robi. Poprosiłam pana, ponieważ byłam sama w domu, żeby był tak uprzejmy i poczekać na korytarzu, bo pieski się denerwują. A tak naprawdę po reakcji moich psów, sama co do tego człowieka, nie byłam pewna. Dzięki temu organowi psy wiedzą, jacy jesteśmy. Jak macie gorszy dzień w pracy, to pies będzie o tym wiedział. Przyjdzie, będzie próbował się do was przytulić, dotknąć was, powąchać, pocieszyć. Jak się cieszycie, pies będzie się cieszył razem z wami. I teraz jest taki pogląd, że psy się upodabniają do właścicieli. Ten jest flegmatyczny, ma flegmatycznego psa. I tak jest dokładnie. Przekazujecie swój nastrój psu poprzez feromony i poprzez odbiór psa właśnie tym narządem lemieszowo-nosowym. Pies doskonale wie i czuje wasz nastrój i staje się taki sam. Zaciekawiło was to? No to przejdźmy dalej. Znacie testy samoświadomości u dzieci? To jest taki test, którym bada się u maluchów, w którym momencie życia dzieci zyskują samoświadomość, czyli wiedzą, że są odrębnym bytem od kogoś innego. W tym celu maluje się im plamkę na nosie i stawia się lusterko. Jeżeli dziecko dotyka lusterka, oznacza, że nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jego nos. W momencie, w którym dotyka swojego nosa, mamy samoświadomość. Były takie testy robione na psach, oczywiście wszystkie całkowicie bez powodzenia. Aż w końcu ktoś mądry, a był to profesor Gazzi, Włoch, który stwierdził, że no kurczę, przecież nadrzędnym organem psa jest nos. Stwórzmy testy nosowe, przecież to takie oczywiste. Stworzył test samoświadomości psów na podstawie zapachu moczu. I co się okazało? Psy mają samoświadomość. Psy doskonale wiedzą, że są odrębną jednostką od innego psa. Zaczęto podważać jego teorię, profesor poszedł więc dalej w testach. Co się okazało? Okazało się, że im starszy pies, tym ten poziom samoświadomości jest większy. Pies dużo lepiej rozpoznawał próbki swojego moczu, dużo lepiej rozpoznawał próbki moczu innych psów. W związku z tym możemy na tej podstawie wnioskować, że dzieje się to tak jak u ludzi. Psy zyskują samoświadomość z wiekiem. Kolejna rzecz, którą dla was przygotowałam, to są, słuchajcie, testy osobowości. Miałam przyjemność w tym roku uczestniczyć w wykładzie profesora Miklosiego, Węgra, wybitnego naukowca i badacza zachowań psów. Każdy, kto ma psa, na pewno mówi, ten to ma charakter wesoły, ten ma charakter trudny, ten jest bardzo mądry, ten trochę mniej. Wszyscy to wiemy, ale teraz zostało to dowiedzione naukowo. Okazało się, że psy mają tak samo osobowości jak i my. Oczywiście te osobowości są inne od naszego flegmatyka, choleryka czy melancholika, ale również powstały testy mierzenia osobowości u psów. W związku z tym możemy się tak naprawdę dowiedzieć, jakim typem jest nasz pies, dobrać metody pracy do niego. Zobaczcie, jakie to nagle się robi wspaniałe. Kolejną rzeczą są badania nad empatią psów. Mówi się, że to trzeci poziom świadomości, który mają tylko ludzie, ponieważ mają gen, który za to odpowiada. Pies go nie ma, więc nie może mieć empatii. Nauka idzie tak do przodu, że być może stojąc tutaj przed państwem za jakiś czas, powiem kolejny przełom. Psy odczuwają empatię, zostało to dowiedzione naukowo. Może się tak stać, tego nie wiemy. Wiem, że pora już jest dosyć późna, państwo tutaj siedzicie od rana, na pewno jesteście zmęczeni, na pewno chcielibyście pójść spać, więc teraz porozmawiamy trochę o spaniu. Również naukowo zostało dowiedzione, co śni się psom. Bo to, że
psy mają sny, to wszyscy doskonale wiecie. Powarkują przez sen, popiskują, machają łapami, niektóre merdają ogonami. Ale co tak naprawdę psom się śni? Otóż udało się troszkę zajrzeć do psich snów. Psy śnią w większości o nas, o swoich opiekunach, o zabawach, o czasie wspólnie spędzonym, o najfajniejszych aktywnościach w ciągu dnia, które z nami wykonywały. O tym najczęściej śnią psy. Niektóre z nich przeżywają również koszmary. Pamiętają traumatyczne wydarzenia nawet ze swojego dzieciństwa. Nie różnimy się więc aż tak bardzo. Proszę Państwa, kolory. Kiedyś mówiono, pies nie rozróżnia kolorów, widzi czarno-biały świat. W tej chwili, kiedy mamy możliwość zbadania oka i budowy tego oka, wiemy, że psy świetnie rozróżniają kolory. Rozróżniają kolor żółty, rozróżniają kolor niebieski. Więc jeżeli macie psa, który ma problem z węchem, nic prostszego, kupujemy zabawki żółte i niebieskie. Po to one powstały, wszystko ma swój cel. Psi świat jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Oto pies. Cztery łapy, nos, trochę sierści, ogon. Pies. Niech każdy z Państwa wyobrazi sobie psa. Taką piękną istotę czworonożną, jaką jest właśnie pies. Wiecie już, że nie jest tak oczywiste, że pies pochodzi od wilka. Znacie już kilka ciekawostek. Mam nadzieję, że zainspirują Was one do dalszego poszukiwania wiedzy na temat psów. Zajrzenie do psiego umysłu jest tak naprawdę czymś wspaniałym. I mam teraz dla Was taką małą pracę domową, taki eksperyment, gdzie samemu możecie stać się badaczami i w ciągu kilku minut zobaczyć, co się dzieje z psem i sami na własnej skórze doświadczyć nauki. Zrobię teraz krótki wstęp do tego eksperymentu. Proszę Państwa, psy jako jedyny gatunek na świecie, podkreślam jedyny, nawet małpy człowiekokształtne tego nie potrafią, rozpoznają nasze komunikaty za pomocą ruchu naszych gałek ocznych. Przeprowadzono taki eksperyment, w którym szympansom oraz psom pokazywano palcem, pod którym kubkiem ukryty jest smakołyk. Bez żadnego problemu i szympansy, i psy wiedziały, że jeżeli wskazany został kubek po lewej, smakołyk jest po lewej. Później eksperyment utrudniono. Badacz wskazywał tylko i wyłącznie głową na kubek, w którym wskazany jest smakołyk. Szympansy poradziły sobie w miarę dobrze, psy również. W trzeciej i ostatniej fazie eksperymentu zadaniem badacza było tylko i wyłącznie patrzenie na kubek, czyli zwrócenie gałek ocznych w stronę kubka. Jak już zapewne z mojego wstępu zdążyliście wywnioskować, szympansy poległy całkowicie. Nie były w stanie zrozumieć, co człowiek chce im przekazać gałkami ocznymi. Nie miały zielonego pojęcia, o co nam chodzi. Psy poradziły sobie świetnie. Świetnie. Moi drodzy, psy to jest jedyny gatunek, który obserwuje nasze oczy i komunikuje się w ten sposób. Czyli już nie jest tak, że jedyną domeną wzroku jest człowiek. Tylko on potrafi się komunikować wzrokiem. Psy również. I teraz przechodzimy do tej małej pracy domowej dla Was i do eksperymentu, który możecie wykonać. Połóżcie się na dywanie, płasko. Nie mówcie nic do psa. Nie nawiązujcie z nim żadnego kontaktu. Połóżcie się płasko i zamknijcie oczy. Zobaczycie, co się wtedy stanie. Zdradzę tylko, że pies ma do nas duży respekt i dość sporą granicę do przekroczenia, jeżeli mamy oczy otwarte. Jeżeli je zamkniemy, ta granica nagle niknie i pies ma odwagę zrobić znacznie więcej rzeczy. Jeżeli już pozwolicie na to psu, żeby się lepiej poznać, niesamowicie wpłynie to na Waszą relację. Wtedy nie tylko Wy będziecie znali swojego psa, ale pies też, pozwalając sobie dotknąć Was, powąchać, zebrać właśnie te cząsteczki zapachu z Waszej skóry i przetwarzając je w tym organie, o którym ja mówiłam, będzie znał Was znacznie lepiej.
wasza więź z bardzo, bardzo bliskiej stanie się taka, znacznie bliższa i znacznie silniejsza. I tego, moi drodzy, bardzo serdecznie wam życzę, żebyście byli ze swoimi psami jak najbardziej związani, bo są to jedyne zwierzęta na świecie, które jako gatunek powstały tylko i wyłącznie po to, żeby być z nami, służyć nam, pracować z nami, dotrzymywać nam towarzystwa. A jak mawiał pewien bohater książki, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Znacie to z Małego Księcia, prawda? Bądźmy również takimi odpowiedzialnymi właścicielami i starajmy się poznać trochę tajemnic psiego umysłu. Dziękuję bardzo.